Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Słuchajcie, zaczynamy event pierwszy w FIFA 22. Karty Once to Watch trafią już do paczek, razem chyba z kartami bohaterów FUT. Niestety nie wiem tego, bo mogłem wejść dopiero do gry po jakieś, nie wiem, 5-6 minutach. Oczywiście w pierwszy dzień gry serwery musiały wywalić, bo jakby było inaczej, wszystko musi się ścinać, bo po co miałoby być inaczej od 15 lat, kiedy robią tą grę. Dobra, przejdźmy do tego, co mamy nowego w zdaniach scenowych. Na pewno mamy jakieś karty darmowe do zbierania. Na pewno dzisiaj mnóstwo paczek otworzymy, także słuchajcie, jak na samym początku jeszcze, jak możecie, stawcie lajka, jak nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie i piszcie w komentarzach, czy udało wam się trafić już kartę jakąś Once to Watch, czy bohatera FUT, które na ten moment jeszcze nie wiem, czy są dostępne. Jeżeli będę wiedział w dalszej części odcinka, tam to oczywiście powiem. Jeżeli nie, to na pewno będziecie mieli dopięte to w komentarzu. I mamy Kamavingę 78 wyrada, oczywiście to było wiadomo już kilka dni temu, że będziemy mieli go w zdaniach scenowych. Mamy jeszcze paczki do 75+, złota paczka, paczka dwóch zawodników i mała paczka piłkarzy Electrum. Wygrać trzeba 9 meczów FUT Live, nowe barwy, tryb taki, zaliczyć piłkarzami z ligi francuskiej, 5 asyst ze środkowaniami, 10 goli piłkarzami z Premier League i 6 gola piłkarzami z ligi w 12 meczach, czyli 12 meczów trzeba zagrać w tym trybie nowe barwy i prawdopodobnie będziemy mogli zebrać sobie kartę właśnie Kamavingi Once to Watch, która na pewno przy upgrade'zie będzie naprawdę bardzo dobrą kartą i zdecydowanie polecam każdemu, kto może sobie tą kartę zebrać, po prostu zrobić te zadania, bo myślę, że naprawdę warto. Nie spodziewam się, że będzie coś jeszcze oprócz tego właśnie Kamavingi tutaj do zdobycia w znakach scenowych, na pewno nie dzisiaj. Wydaje mi się, że dopiero gdzieś może w poniedziałek lub dopiero w kolejny piątek pojawić coś nowego. Jest początek gry, więc nie spodziewam się, że będzie to jakieś, wiecie, zawalenie od nowych zadań i tak dalej. Na pewno pojawią się jakieś nowe SBC, do tego sobie za chwilkę przejdziemy. Słuchajcie, też jeszcze, jeżeli jesteśmy już tutaj w menu i tak dalej, możecie pisać w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć, jaki kolejny odcinek. Czy to jakiś z upgrade'ów paczek z złotej wymiany, czy to właśnie z tego, jak zarabiać, czy z tego, na co wydać najlepiej te FIFA pointsy, które dostaliśmy na początku gry przy edycji Ultimate. Jak widzicie, karty Once to Watch są tutaj już pokazane. Jest Andre Silva w SBC, troszeczkę spoiler, ale to no niestety nie widziałem, że to jest. Także zobaczmy sobie nowe karty. Niestety trzeba zobaczyć tutaj, bo ekran czytywania niestety nie działa. I mamy tak. Cristiano Ronaldo oczywiście, Varane, Hakimi, jest Alaba, Grealish, Upamecano, Locatelli, Saul, Dumfries, Berkus i Malen. Jest to pierwszy zespół, drugi zespół będzie dostępny w kolejny piątek o godzinie 19. I to od was zależy, czy jeżeli macie paczkę właśnie z gwarancją karty Once to Watch, czy chcecie otwierać to teraz, czy za tydzień, możecie sobie ją otworzyć w dowolnym czasie. I teraz do was. Jeżeli zostawicie pod tym odcinkiem, dajmy może, nie wiem, 800 w górę, to w jutrzejszym odcinku otwieram właśnie tą paczkę z gwarancją karty Once to Watch, bo oczywiście ją mam. Niestety niektóre osoby otworzyły ją wcześniej i dostały tylko i wyłącznie złotą, zwykłą kartę. Mam nadzieję, że będzie to jakoś zrekompensowane, bo nie powinno tak być, że dostajemy paczkę, podczas gdy karty Once to Watch jeszcze nie ma w paczkach i nie można jej trafić. Ja tą paczkę będę otwierał, tak mówię, prawdopodobnie w jutrzejszym odcinku albo w niedzielnym. Zobaczę, zależy to też od was, jeżeli zostawicie 800 łapek w górę. Tutaj te paczki w dzisiejszym odcinku oczywiście będziemy za chwilkę otwierali, ale zobaczmy jeszcze, czy mamy jakieś nowe zadania. Oczywiście jest ten Andre Silva, którego widzieliśmy już wcześniej. Nie jest to jakoś naprawdę dobra karta. Liczyłem, że będzie jakaś fajniejsza do zdobycia. To 74 tempa naprawdę nie jest zachęcające do grania tą kartą w jakikolwiek sposób, naprawdę. Mam nadzieję, że tu będzie jakaś ocena, nie wiem, 80 na tą kartę, bo w innym wypadku naprawdę to się zupełnie nie będzie opłacało. A znając jej, no właśnie, 83. Chociaż no, biorąc pod uwagę, że 80 trójki nie są jeszcze jakoś bardzo drogie w tym momencie, ale i tak to jest SBC, które będzie warte około, nie wiem, 25 tysięcy. Za taką kartę na pewno to nie jest warte w tym momencie. W tym momencie. Nie wiadomo, czy Andre Silva będzie miał, wiadomo, informy i tak dalej. Ale według mnie warto sobie zostawić karty na jakieś inne SBC, bo wydaje mi się, że będą jakieś lepsze, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo słaba karta w SBC. I jest to niestety tyle, więc naprawdę bardzo mało. Nie ma niestety nic, jak żadnej informacji o tych kartach bohaterów FUT. Między innymi, gdzie jest właśnie Dudek, ale nie wiem, może tutaj zobaczę po prawej stronie, może coś będzie jeszcze, ale nic nie widzę, więc prawdopodobnie te karty jeszcze w grze nie są dostępne, chyba że będą na rynku transferowym, możemy w sumie zobaczyć na rynek transferowy, czy są już one dostępne tutaj w grze. Są, także są one dostępne w paczkach, niestety nie ma żadnego info o nich, na ile są dostępne, przez jaki czas, bo one będą upgrade'owane, nie ma zupełnie żadnego info o tych kartach, że są dostępne w grze, a są dostępne w paczkach. Jest Campos, jest Kohler, jest Kin, jest Milito, jest Riken, mam nadzieję, że jest też Dudek, chyba że on będzie w jakimś kolejnym zestawie, jest Lundberg, więc tych kart naprawdę dużo fajnych, jest karta Dudka, jest kilka kart naprawdę bardzo fajnych do trafienia, są one w miarę drogie, więc fajnie byłoby coś trafić. Oczywiście, jak ktoś zamawiał edycję Ultimate właśnie z tą paczką, z gwarantowanym zawodnikiem bohatera FUT, tą paczkę dostaniemy dopiero chyba za, nie wiem, miesiąc czy półtora, więc naprawdę też jest to bardzo słabe, że nie dostajemy jej na samym początku gry, gdy te karty naprawdę będą przydatne, a
Za półtora, dwa miesiące już będzie tyle kart specjalnych w paczkach na rynku transferowym, że te karty naprawdę będą bardzo mało użyteczne, więc jest to na pewno duży, duży minus. Słuchajcie, lecimy do paczek. Pierwszą paczkę na pewno wam pokażę, a resztę już tylko te, w których raczej będą jakieś lepsze trafy. Też nie chcę was zanudzać i pokazywać wam wszystkich paczek, bo to raczej nie ma sensu. Mimo tego, że jest i tak pierwszy taki odcinek z otwierania większego paczek, jak ktoś nie widział poprzednich odcinków, są hybrydy ligowe, hybrydy narodowe, hybrydy lig narodów. Jak ktoś nie wie, jak zrobić tanio, to zapraszam do poprzednich odcinków. Jak ktoś również dzisiaj ma dopiero grę, to chyba 4 odcinki temu pokazałem najlepsze składy na start, więc też można sobie zobaczyć. Pierwsza paczka i mamy ekrany. I będzie to Kepa 83, nie Kepa, Mendy, przepraszam. Czy w paczce coś jeszcze obok Mendy'ego? Jeżeli nie, to lecimy już tylko do tych najlepszych. Jest Rydiger i to jest naprawdę bardzo dobry kart, traf, jest on wart około 10 tysięcy, więc na pewno na plus. Są to paczki, nie wiem czy mówiłem, za Division Rivals i za dwa razy ważne mecze, chyba za jakieś jedno czy dwa zadania sezonowe, które wykonałem w tygodniu. Dobra, słuchajcie, lecimy z resztą paczek, jak coś będzie, to się oczywiście widzimy. Tych paczek naprawdę bardzo fajnych, dość sporo. Mamy mieszana paczka rzadki piłkarzy. I mamy drugie ekrany dzisiaj. Hiszpania, środka pomocnik, będzie to Canelas. Canelas. Ja się wymawiam tego nazwisko. Canelas chyba. Czy w paczce coś jeszcze? Nie ma nic więcej. Okej, lecimy z małą złotą paczką piłkarzy Prime. Minimalna karta tutaj jest 80+. Przypominam, że są dodane overale w tym roku. Jest walkout! I jest Marco Verratti. Szkoda, że taki walkout, ale walkout to walkout. Wiadomo, pierwszy dzisiaj. W jednej z gorszych paczek, szczerze mówiąc, ale jest. Verratti 87. Szkoda też również, że nie jest to karta bohatera fut lub jakąś kartę, jakaś karta once to watch, ale walkout to walkout. Najważniejsze, że jest. Czy w paczce obok Verratti'ego będzie coś jeszcze? Serwery po prostu jakaś masakra. Naprawdę w tamtym roku serwery nie były aż tak złe, wydaje mi się. A tutaj już się zaczęło w taki sposób fatalny. Jest jeszcze David Silva 85, więc naprawdę bardzo fajna paczka. Okej, mała złota paczka piłkarze Prime, więc chyba taka sama, 6 złotych, 3 rzadkich w paczce. Znowu ekrany. Brazylia, SPD, Fernandinho. Okej, mała złota paczka piłkarzy Prime, 6 złotych, 3 rzadkich, chyba taka sama w sumie jak była przed chwilą. Jest walkout i jest to Gerard Moreno. Okej, drugi chyba najgorszy walkout jaki może być. Ale walkout to walkout, chociaż tyle, że zdaje walkouty, szczerze mówiąc spodziewałem się, że nie wiem, jakaś 83, 84 z tych paczek będzie najlepszym trafem, wiedząc jak jest, jaki jest drop podczas eventów, szczególnie w pierwszy dzień, a tu dwa walkouty, dwie 85 chyba, Hernandez 83, raczej on wart nic nie jest, ale na pewno w przyszłości do kolejnych SBC się te karty przydadzą. Myślę, że już naprawdę niedługo do jakiegoś SBC o gwarantowaną kartę once to watch na pewno się takie pojawi, ale myślę, że dopiero gdzieś za dwa, może trzy tygodnie. I zostały nam już dwie paczki. Złota paczka za 45 tysięcy i paczka za 50 tysięcy, więc tutaj naprawdę już liczę, że coś będzie fajnego. Najpierw ta za 45. Zobaczmy, czy będzie kolejny trzeci walkout. To by było naprawdę bardzo fajne. Nie ma nawet ekranów. Okej, Chorwat będzie to Rebić. Nie, Perisic 81. Dobra, słuchajcie. Jak możecie, zostawcie like, jak nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie, piszcie, czy udało się trafić jakąś kartę once to watch, czy bohatera fut. Lecimy z ostatnią paczką na dzisiaj. W jutrzejszym odcinku, tak jak mówię, prawdopodobnie paczka z gwarantowaną kartą Must Watch i być może, nie wiem, 15-20 paczek złotej wymiany, to zależy od was. Piszcie po prostu w komentarzach, co chcecie, żebym zrobił na kolejnym odcinku. A teraz pierwsza paczka FIFA 22 za 50 tysięcy z gwarancją karty 83+. Zobaczmy, co będzie. Niestety bez karty specjalnej jest to Hernandez, którego trafiamy niestety po raz drugi dzisiaj. Czy w paczce coś jeszcze? Może jakiś Adama Traore, coś w tym stylu? Jest Saka, ale raczej on wart nic nie jest. Okej, słuchajcie, także to było tyle. I tak szczerze mówiąc, spodziewałem się, że będzie gorzej, naprawdę. Dwa walkouty trafione, więc nie jest tak źle. Także to było tyle i widzimy się jutro w kolejnym odcinku na kanale. Zaczynamy FIFA 22. Na razie!